w Galerii Art Nova 2 w Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Katowice wystawia swoje prace pani Anna Lampe. Z tego co wiem, to pani zajmowała się tkaniną także artystyczną. Dawno temu, zaraz po studiach, zrobiłam sporo tkanin takich przestrzennych, unikatowych, z surowca, sizal, wełna. Były to tkaniny, które chętnie zawieszano w domach czasowych lub tam prywatni, ale to głównie szło za granicę. Tu jest jeden obraz tego typu, wymieszany materiał i malarstwo razem wzięte. Tak. No właśnie po wielu, wielu latach, bo moim motywem to były kwiaty przede wszystkim. Dużo, dużo kwiatów malowałam, potem pejzaże, potem się przerzuciłam na ptactwo. Koguty, indory, a teraz wracam do korzeni, czyli malarstwo abstrakcyjne, z którym się kiedyś zajmowałam i chcę teraz trochę połączyć malarstwo z tkaniną tutaj właśnie. Okazuje się, że wszystkie można połączyć razem. Można, oczywiście. No ta moja szkoła łódzka, obecnie ASP, takie możliwości dawała, bo były przedmioty artystyczne, były przedmioty związane z wzornictwem, czy tkanina, ubiór. I mieliśmy współpracować wtedy z przemysłem, robiąc projekty gobelinów, dywanów, zasłon. No i przy okazji artystycznie się wyżywając. A w czym pani się czuje najlepiej? No, kwiaty, no to przede wszystkim tak nazywa. Natura. Natura. Ale również abstrakcje, bo jakoś czuję, bo ASP Łódzkie to była szkoła Szczemińskiego. To był malarz abstrakcyjny, on był wysłannikiem takiego nurtu jak unizm, gdzie tam obrazy były pokazywane, przede wszystkim kolor, kompozycja, jakieś tam przestrzeń, trochę faktura, no i właściwie one nie przedstawiały, bo on chciał zerwać z realizmem i że po prostu były to obrazy takie, żeby każdy człowiek mógł sobie wyobrazić co nieco. No jest tutaj dużo ciekawych ptaków domowych, tak. Nie tylko, no ta abstrakcja, później natura. Wystawiała pani w wielu miejscach na świecie, bo widzę, że tak. Tokio i Dubaj chyba. Też. No wszędzie, gdzie powinny się znaleźć te obrazy. No, a miniaturki kwiatowe cieszyły się dużą popularnością w Japonii. Tam miałam na wystawach w Kobe. No i właściwie tak po całym świecie trochę były porozrzucane. W Dubaju miałam dwie wystawy, takie indywidualne. Tam troszeczkę tamtejsza ludność była zaskoczona, bo wtedy pokazałam pejzaże nasze polskie, jesień, zimę, no a tam zupełnie inny klimat, słońce, tak. Pogoda. No kwiaty się podobały, no kwiaty to wszędzie się podobają chyba, no to jest taki miły temat. Czyli swoją twórczością trafiła pani w dziesiątkę, bo coś nowego dla tamtejszych odbiorców sztuki, a dla nas to jest normalność. Tak. A też wychowałam się w Bielsku, w pięknym ogrodzie rodziców, gdzie było pełno kwiatów i to chyba od dzieciństwa rosłam. Wśród kwiatów i kwiaty zostały przerzucone, zapamiętane i namalowane na płótnie. Tak, tak. I jakie plany na przyszłość? No właśnie tam ostatni obraz, ciąg dalszy nastąpi. Tam punkcik czerwony. Ciąg dalszy nastąpi, to jest coś japońskiego, bo tak jakby słońce japońskie i chyba wrócimy do Japonii. Nie wiem, ale myślę, że będę szła teraz w te abstrakcje, trochę połączenia tkaniny z malarstwem. No, na pewno można dużo, dużo rzeczy zrobić. No życzę zatem wszystkiego dobrego. Aby tylko zdrowie dopisało siły. Zdrowia przede wszystkim. No i żeby tych wystaw było jak najwięcej i żeby się cieszyły powodzeniem. Myślałam, że dzisiaj będzie wiosna, tak jak ostatnia, a tu nas zima zaskoczyła. Ale normalne w naszym klimacie. Dziękuję bardzo. Prima aprilis. No właśnie.